Najlepsza wersja NLA to prawdziwe śląskie tąpnięcie, parcie do przodu i niszczenie przeciwnika. Śląsk jest nieodkrytą kopalnią sportu walki. Powinno być takich gal u nas jak najwięcej, żebyśmy mogli pokazać swój prawdziwy charakter. To, że jest to walka na moim podwórku w obronie pasa, nie wywołuje na mnie presji. Wręcz motywuje mnie do lepszego działania, bo jestem prawdziwym mistrzem ze Śląska. Starty w DSF-ie dodają mi pewności siebie i wiem, że teraz już mogę zmierzyć się z najlepszymi na świecie. Był Polak, Rumun i Ruski. Następny będzie groźnie wyglądający Bułgar. Ale nie wróżę mu miłego pobytu na Śląsku, bo to nie bułgarskie złote piaski, tylko nasza czarna śląska rzeczywistość. Przyzwyczaiłem się już do tego pasa i nie zamierzam go oddać nikomu. 1 czerwca pokażę swoją najlepszą wersję. Wiem, że będę musiał dać siebie maksimum możliwości i pokazać, jak walczy prawdziwy człowiek z Rudy. Po pokonaniu Bułgara następny w kolejce jest znowu Kamil Ruta, ale po naszym rewanżu załatwię mu darmowe wakacje, miesiąc na śląskim Ojomie.